13 marca 1953 roku w sowieckim więzieniu we Włodzimierzu zmarł Jan Stanisław Jankowski. W okresie międzywojennym był dwukrotnie ministrem pracy i opieki społecznej. W okresie okupacji pracował w Polskim Komitecie Opiekuńczym w Warszawie. W konspiracji od 1941 roku był dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu. W 1942 roku został zastępcą delegata, a po aresztowaniu Jana Piekałkiewicza od kwietnia 1943 roku był delegatem rządu i zastępcą premiera w okupowanej Polsce. Aresztowany przez sowieckie władze bezpieczeństwa 27 marca 1945 roku w Pruszkowie, przewieziony wraz z 15 działaczami Polskiego Państwa Podziemnego do Moskwy, sądzony przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Związku Sowieckiego, został skazany na 8 lat więzienia za prowadzenie wrogiej działalności na tyłach wojsk radzieckich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Virtuti Militari V klasy oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego. Nie znamy pojęcia.